Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich na kanale, przepraszam, witam. Musimy tu włączyć wszystkie guziki, ponaciskać. Witam na moim kanale Unboxing Kamera Pato Streamera. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing no, ładnego nowu. Znaczy nowego ładu, przepraszam, bo już unboxing zacząłem, przepraszam, święta i po święta. Nowy ład, jak widzicie, składa się z kilku takich klocków. Tu są takie klocki, pierwszy klocek, proszę bardzo. Klikamy sobie pierwszy klocek. Więcej na zdrowie. O, i brawo. I ktoś ma pytania, ja się zgadzam. Więcej na zdrowie. Pierwszy postulat się podoba, po prostu oni zwiększą produkcję alkoholu. No i będzie więcej na zdrowie. Oczywiście na zdrowie tych, co wymyślili więcej na zdrowie. Jedziemy dalej. Kurde, co my tu mamy? Własne cztery kąty? No nie. Proponuję te cztery kąty własne oddać PiS-owi. Oczywiście po wcześniejszym uczciwym procesie. W którym to procesie oskarżycielem posiłkowym będzie Roman Giertych. Dziękuję bardzo. Więcej na zdrowie. Dobra, co my tu mamy dalej? Jedziemy. Jeszcze wyższa emerytura. Jeszcze wyższa. No, Halina, obudź babcię. Powiedz babci, że emerytura będzie wyższa od rachunku za gaz. Jak będzie wyższa emerytura niż rachunek za gaz, to jeszcze wam kurde, na prąd wystarczy. Także i zostanie wam więcej na zdrowie. 500 tysięcy, o kurde, czekaj, 500 tysięcy nowych miejsc pracy, kurde, ale szok. Koleżanki, koledzy, znerwowałem się. Jak to 500 tysięcy miejsc pracy? Chyba nie dla nas, żebyśmy poszli do pracy, to byśmy na nich nie zagłosowali, nie? No tak, tak, bo nie da się jednocześnie być w pracy i głosować. A, wiem, oni stworzą, te 500 tysięcy miejsc pracy stworzą w spółkach Skarbu Państwa. Czekajcie, tutaj, co? Sprawdź, ile wyniesie twoje wynagrodzenie po zmianach. No to jedziemy, proszę bardzo. Ile zarabiasz teraz? Czekajcie, ile zarabiam? To będzie co? Ile zarabiam teraz? No 6 razy 500 to jest... ile to jest, kurwa? Dobra, bo zawsze mi się to myli. 6 razy 500, 3000. No dobra, 3000 i tam jeszcze plus tam coś opiekuńcze, coś tam z tego jakieś. Więc to nie więcej jak tam razem. 5000 dotychczas. Czy pracujesz w miejscu zamieszkania? Tak. Wyłącz się w miejscu zamieszkania. A jak mam jakąś fuchę na mieście, to się niestety nie przekłada na moją pensję. Po prostu robię to społecznie. Także dobra. Czy jesteś uczestnikiem PKP? Nie jeżdżę PKP? O kurwa. Patrzcie, po zmianach podatkowych twoje wynagrodzenie nadto wyniesie 3,619 groszy. Jak to kurwa nadto 3,660? Ja miałem 5000. A, bo to... O dobra, bo nadto, piszą nadto, że pod to jest też coś, a pod to jest napisane, czy masz dzieci. No to tu jesteśmy w domu. Czy ja mam dzieci? Oczywiście, że mam. Ja w ogóle, ja sam jestem jak dziecko. Dlatego więcej na zdrowie. Dobra, podaj liczbę dzieci do 18 roku życia. Zdanie. Do 18 roku życia to jest, czekajcie, bo ile to było? Czekajcie. 3000 podzielone przez 500, 6. 6 i 6, bo jest 6, prawda? Na zdrowie. Dobra, podaj liczbę dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. O kuźwa, będzie jazda, czekajcie. Jest najpierw była ta Hanka. Znaczy nie, Marek, najpierw był Marek. Marek pierworodny, to wiadomo, nie? To Marek jeszcze w ogóle nie mój jest, bo to, no ale teraz jest, mieszka ze mną, ja go wychowuję, także Marek się liczy. Potem jest Hanka, potem jest ta druga, taka mała, taka co jest, no i potem jest ta mniejsza, a ta ostatnia to jeszcze chyba nawet imienia nie ma. To w każdym razie, ile tych jest, bo to liczbę trzeba podać. 6 dzieci, dobra, 36 miesięcy, podzielić przez 6 dzieci to jest 6. Czyli moje 6 dzieci ma ile? 6 miesięcy, po 6 miesięcy, wszystkie. Bo równo, bo u nas jest równość i sprawiedliwość. No i mamy sumę, proszę, proszę bardzo, brawa, dziękuję bardzo. Jak tu nie kochać dzieci? 11 tysięcy, to jest chwale, to pieniądze. Nie kłamali w tym pierwszym klocku, że jednak więcej na zdrowie. Jeszcze więcej na zdrowie będzie. Dziękuję bardzo.